Cześć! Z tej strony Kasia Czysz, a to jest kanał Psychologia na Luzie. Dzisiaj chciałam się podzielić z Tobą pierwszym z 7 kroków odpuszczania. Nazywanie emocji. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem, zainteresowana tematem, zapraszam do oglądania dalej. Postanowiłam podzielić się z Wami 7 krokami sztuki odpuszczania. To właśnie te 7 kroków stanowi, można powiedzieć, trzon, podstawę mojego szkolenia. Mniej wyjebane będzie Ci dane o trudnej sztuce odpuszczania. Jest to szkolenie z dużym sukcesem realizowane w Szczecinie i nie tylko. I powtarzam już je, nie wiem, kilkudziesiętny raz. W dziesiątkach to już idzie. Oczywiście ono ewoluuje, zmienia się, ja tam dokładam, coś mniej mówię, coś więcej, ale zawsze elementem tego szkolenia jest autorskie moje zebranie wiedzy i doświadczeń, które nazwałam 7 kroków odpuszczania. Nie zdradzę Ci jeszcze wszystkich 7, tak żeby trochę zaciekawić i zainspirować do tego, żebyś poszukiwał wiedzy. I też oczywiście chciał posłuchać dalej, chciałam. Chyba muszę tą osobową formę zmienić. Będę mówiła jakkolwiek, zawsze mi chodzi o jego i o ją. To tak tytułem takiej dygresji. Natomiast dzisiaj pierwszy krok odpuszczania, sztuki odpuszczania, nazywanie emocji. Mogłoby się wydawać nazywanie emocji w odpuszczaniu, żebym miała wyjebane, po co, za proste, za dziwne, przecież każdy wie, co czuje. Czy na pewno? Czy na pewno masz świadomość i wiesz, tak w głębi tutaj, w serduchu, co czujesz i jak to nazwać? Z czym jest tak naprawdę problem? Emocjami zajmowali się już filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, no, tak naprawdę bardzo wiele ludzi na przestrzeni naprawdę długiego czasu. Świetne książki można znaleźć na temat emocji, choćby od Golemana po Pawlikowską, jak masz potrzebę lżejszej literatury poczytać. I przebadane zostały te emocje wzdłuż i wszerz. I nauka stwierdza dzisiaj dwa fakty. Przeciętna osoba, taka normalna, taka standardowa, która nie ma standardowych ludzi, każdy jest indywidualistą i bardzo fantastycznym człowiekiem. Natomiast taki przeciętny człowiek, który z psychologią nie ma za dużo wspólnego, bardzo mało wie o emocjach. W ogóle się nad tym nie zastanawia. Czuję, bo czuję, jest jak jest, jedziemy dalej, heja do przodu. Natomiast w momencie, kiedy jego ciało przestaje z nim współgrać i zaczynają się choroby, ciało gdzieś tam daje znać, że hola, hola, to nie tędy droga, to wtedy zaczynamy zastanawiać się, co ja czuję, dlaczego ja też tak czuję, co ja mogę z tym zrobić, co z tymi emocjami. I również jako obserwacja, jako mama, jako osoba, która obserwuje wychowanie dzieci, no bo ileś godzin spędziłam na tych plecach zabaw, w tych bawialniach i na spacerkach z wózkiem. Również zauważyłam, że to, jak się edukuje dzieciaczki o emocjach, jest bardzo skąpe. Mówimy tylko lubisz, nie lubisz, radość, złość, smutek, gniew, nie bądź taki zły, jesteś smutny, jesteś zadowolona, jest wszystko dobrze, nie jest dobrze. Zobaczcie, jaki mały zasób słów. Ludzie nie umieją, nie zostali nauczeni i również matki dzisiaj, na szczęście to się polepsza, rozwija i idzie do przodu. Tak myślę, tak uważam, tak obserwuję. Ciekawa jestem, jakie Ty masz obserwacje. Zapraszam do podzielenia się w komentarzach. Czy coraz więcej mam jest na tyle uświadomionych, że stosuje język z inteligencją emocjonalną do własnych dzieci. I to rzeczywiście idzie do przodu. Natomiast pokolenie moje, a już na pewno moich rodziców, o emocjach wie bardzo mało. Nikt się nad tym za bardzo nie zastanawiał. Dlatego właśnie uważam, że żeby rozpocząć sztukę odpuszczania i naprawdę zmienić sobie te nawyki, naprawdę stawić czoła swoim przekonaniom
i w którymś momencie je puścić, w którymś momencie pozwolić sobie na wyluzowanie, na danie tej przestrzeni, na ten oddech, trzeba zacząć od nazywania emocji. Żeby zacząć od nazywania emocji, trzeba wiedzieć, co to jest emocja, czym się ona różni od uczucia, odczucia, doświadczania, przeżywania i przede wszystkim, jakie mamy rodzaje emocji. I pozwolę sobie pominąć definicję, bo to jest psychologia na luzie, więc tak za bardzo naukowo tutaj nie chcę wchodzić, aczkolwiek troszkę muszę Wam tej psychologii przemycić, nie da się tak o tym powiedzieć totalnie językiem potocznym. Natomiast ludzie często, którzy nie mają do czynienia z psychologią, ludzie często doświadczają dobrych bądź złych emocji. Potrafią powiedzieć, że nie chcą czuć złości, bezradności, frustracji, lęku, żalu, zazdrości, zawiści i agresji, a chcą się czuć radośnie, szczęśliwie, z uśmiechem i żeby było dobrze. Tak? Czyli taki podział na coś dobrego i coś złego. I to jest pierwsza taka lekcja, pierwsza taka moja bardzo promowana idea i robię wszystko i mówię o tym wszędzie, gdzie tylko mogę, żeby powiedzieć i dać do zrozumienia, że nie ma czegoś takiego jak dobra i zła emocja. Przepraszam, przerwa, dzwonek do drzwi. Nie ma emocji dobrych i złych. Każda emocja jest informacją. To, jak czujemy i co czujemy, i jeszcze mało tego, gdzie czujemy, daje nam jakąś wiedzę. Pozwala nam potem z tym popracować, z tym, z tą emocją coś zrobić. Rzeczywiście są emocje niewygodne, nieprzyjemne, ale nie są złe. One mogą powodować dyskomfort i to, co ja mówię na szkoleniach o emocjach, to to, że sztuką w odpuszczaniu jest również taka umiejętność, żeby te niewygodne emocje, te, których nie chcemy, których no, wypieramy się jak tylko możemy, żeby nauczyć się je przeżywać. Jeżeli nauczymy się być w tym smutku, lęku, zazdrości, zawiści, agresji, gniewie, frustracji, bezradności, co tam sobie życzymy, to paradoksalnie one szybciej mijają. Bardzo pomaga mi tutaj usłyszana maksyma, przeczytana maksyma w książkach z tak zwanej literatury wschodu, z buddyzmu, którym jestem zafascynowana i cały czas swoją wiedzę tam zgłębiam, że umysł jest od myślenia, a serce jest odczucia. Tak jak myśl bądź uczucie przyszło, tak pójdzie. Wdech, wydech. O oddechu na pewno jeszcze będzie nieraz na moim kanale. Natomiast wracając do nazwania emocji, nie bójmy się tych mniej wygodnych emocji. Nie ma czegoś takiego jak zła emocja i mam tego nie czuć. Im bardziej nie będę chciała tego czuć, tym mam więcej do tego, żeby odpuścić. Tym później będę miała wyjebane. Im bardziej będę walczyła z tym strachem, złością, bezradnością i cały czas to pogłębiała, tym ta droga będzie dłuższa. Czyli nie chcę Was tutaj namówić, akceptuj tę złość, ten ból, ten smutek, czy no ból to nie, bo to jest bardziej odczucie niż emocja.
akceptuj tą złość, ten smutek, żal i po prostu sobie żyj w tym cierpieniu. Nie namawiam do tego. Rzeczywiście trzeba podejmować działania, żeby z tą emocją, z tymi odczuciami, które mamy w ciele, coś zrobić. Ale jeżeli tego nie nazwiemy, nie nadamy nazwy, to nie będziemy wiedzieli, co zrobić. Albo będziemy robić tak po omacku, a nie konkretnie. I tutaj przychodzi nam z pomocą nauka. Ja w swojej książce o pieniężnicy odpuszczania pozwoliłam się wesprzeć choćby Polem Ekmanem, czy choćby Golemanem, czy choćby innymi badaczami, którzy się emocjami życiowo zajmowali i całe życie poświęcili na to, żeby te emocje odkryć. I ta wiedza dzisiaj o emocjach bardzo mi pomaga, nie tylko w ich nazywaniu, ale również w działaniu. Przykładowo Ekman był takim, chyba może on jeszcze żyje, nawet nie wiem, czy on już nie żyje. Ekman jest naukowcem, który całe swoje życie poświęcił na zbadanie ekspresji emocjonalnej, czyli jak ludzie na twarzy pokazują daną emocję. Jak wyrażają wstręt, jak wyrażają radość, jak wyrażają smutek, gniew. Dał tylko 6 kategorii, takich podstawowych. No tutaj mam taki obrazek, nie wiem czy tak widać, tych twarzy związanych z jego właśnie ekspresją emocjonalną. I podał szczęście, strach, wstręt, złość, smutek i zdziwienie. Takie bardzo podstawowe emocje, które na pewno każdy z nas zna. Ale teraz chciałabym Wam przeczytać, co kryje się pod każdą z tych podstawowych emocji. I zadajcie sobie pytanie. Słowa na pewno znacie. Te słowa, które teraz odczytam, na pewno znacie. One są używane, spotykacie je w literaturze i wiecie, co one znaczą. Ale czy odczuwacie również te emocje w czasie dnia i umiecie nazwać te stany, bo różnice między nimi są bardzo małe. Czy rzeczywiście ucząc nasze dzieci o emocjach, również się zwracamy szczegółowo odnośnie konkretnej emocji, czy tak wszystko do jednego worka? Jak rozwijamy w sobie tą inteligencję emocjonalną? Co nam daje wiedza o tym, co konkretnie, szczegółowo teraz czujemy? Czy inne działania podejmuję generalnie do strachu, wstrętu czy szczęścia? Czy inne bym podjęła, wiedząc, z czym mam do czynienia? Z jaką konkretnie emocją? I tak przykładowo, w szczęściu. Spokój, optymizm, tolerancja, radość, inspiracja, ekstaza, fascynacja, namiętność, duma, wolność, satysfakcja, nadzieja, euforia. Prawda, że dużo? W strachu. Lęk, zagubienie, onieśmielenie, poczucie winy, zazdrość, kontrola, obsesja, niepokój, porażka, panika, przerażenie. Zobaczcie, dziecko Wam mówi. Mama czuje strach, mama czuje przerażenie. Jestem w panice. Jest różnica w nazywaniu? Co powiecie dziecku, które powie Wam, mama, boję się? A co powiecie dziecku, które Wam powie, jestem przerażony, panikuję? Zdecydowanie będzie inny dobór reakcji, przynajmniej ja bym zareagowała inaczej. Wstręt. Niechęć, odrzucenie, zgorzknienie, rozczarowanie, unikanie, pogarda ponownie, monotonia, nienawiść, dysocjacja, obsesja. Żadna mamusia na placu zabaw nie użyje dysocjacja do dziecka, ale powie, to jest wstrętne, nie dotykaj. Tak, czyli znowuż, czym bardziej szczegółowo, tym inna reakcja. Złość, bezradność, frustracja, dominacja, nerwowość, złośliwość, destrukcja, furia, żądza, wrogość, zawiść, agresja, ból, nieobliczalność. Smutek, skrytość, przykrość, nostalgia, obojętność, zwątpienie, apatia, wstyd, rezygnacja, żałoba, załamanie, udręka, rozpacz, desperacja. Zdziwienie, zażenowanie, zdumienie, zmieszanie, podniecenie, osłupienie, koncentracja, zaabsorbowanie, dezorientacja, szok, a nawet zachwyt. Przeczytałam Wam tylko kilkadziesiąt nazw emocji, a tak naprawdę jest ich dużo, dużo więcej. Nie będę celowo podawała Wam na tacy wszystkich emocji, jakie są, bo też filmik trwałby bardzo, bardzo długo. Ale chodzi mi o zwrócenie uwagi Waszej na to, czy
nadal jesteście w takim stereotypie, że są dobre i złe emocje. Jak tak, jedyne co zapamiętajcie z tego filmiku, nie ma czegoś takiego jak zła emocja. Emocja jest informacją o tym, co się z nami dzieje i co ja mogę z tym zrobić, jeżeli chcę coś zrobić. A drugim takim zagadnieniem, czy poszerzeniem Waszej wiedzy jest to, że w potocznym języku ludzie używają takich worków, bym powiedziała, z emocjami i wkładają tam bardzo wiele rzeczy, nie zastanawiając się do szczegółów. A im bardziej będziemy uważni w życiu, im więcej tych szczegółów dostrzeżemy, im więcej wejdziemy w siebie, tym mamy większe poczucie tego, że to my decydujemy o życiu, że to my czujemy, że to nasze życie, że jest tak, jak ja chcę, że wiem, bo tak czuję, co zrobić. A to nam daje ogromną wolność, ogromne poczucie luzu, tej przestrzeni. Pozwala nam odpuścić wiele rzeczy, bo koncentrujemy się na sobie, a nie na czymś, nad czym nie mamy wpływu. Nie koncentrujemy się na tym, jak zmienić świat i tego partnera i wszystkich dookoła, ale zaczynamy od siebie. Ja wiem, że to jest trudne i wiem, że wolimy zganiać na innych i wiem, że chcemy mieć wyjebane na takiej zasadzie zastrzelę ich wszystkich, niech pani powie mi jaka broń, ja zastrzelę i będzie super. No niestety, ja ci tego nie powiem. Ja cię zaproszę do pracy nad sobą, do takiej pracy i takich metodycznych kroczek po kroczku zachowań, które pozwolą ci trwale tak naprawdę zmienić nastawienie. Tylko tyle, bądź aż tyle. Ale nazwanie emocji jest pierwszym elementem sztuki odpuszczania. Jak nazwiemy właściwie emocje, im bardziej szczegółowo, tym lepiej możemy dobrać działanie do właściwej reakcji, do zareagowania na to, jak możemy sobie z tą emocją poradzić, czy chcemy, czy nie chcemy, w jakim stopniu. I tak na koniec, żeby tak troszeczkę i Cię przestraszyć, i zainteresować, i zainspirować, jest w psychologii takie pojęcie łuk psychosomatyczny. Jeżeli jesteś człowiekiem XXI wieku i rozglądasz się dookoła i słyszysz alergia, astma, jelito drażliwe, wrzody, Hashimoto, toczeń, jakieś, no już nie chcę powiedzieć słowo rak, ale ono również pada. To się dzieje. Każdy w rodzinie, jestem o tym głęboko przekonana, bliższej lub dalszej, ma styczność po pierwsze z uzależnieniami różnego rodzaju, a po drugie z chorobą psychosomatyczną. Czyli taką chorobą, gdzie lekarz w pewnym momencie mówi, trudno mi powiedzieć skąd się to wzięło u pani, u pana. To ma podłoże psychosomatyczne, czyli psychologiczne, a somatyczne ciało. Skąd się to wzięło? I najczęściej pada odpowiedź stres. Na co nasz rozsądny umysł powie, no XXI wiek, no wszyscy się stresujemy. No taki klimat, takie pożywienie, no taka polityka, taki rząd, oni. Zwalamy tą odpowiedzialność. A łuk psychosomatyczny, jak sobie tak narysujemy taki łuk, to jest nic innego, jak reakcja emocjonalna na to, a może nie reakcja emocjonalna, reakcja na to, co my robimy z emocją. Łuk psychosomatyczny rozpoczyna się od jakiejś emocji. Dobrze ją nazwać i wiedzieć, z czym mam do czynienia. Co mi to robi? Gdzie mi to robi? Jak mi to robi w moim ciele? I co ja mogę z tym zrobić? To są te pytania bardzo ważne, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Pojawia się jakaś emocja. Wypieramy ją, zagłuszamy ją, nie chcemy jej czuć. Jesteśmy jeszcze na etapie, że wydaje nam się, że to jest zła emocja. Na przykład wstręt, na przykład rozżalenie, na przykład żałoba. Nie chcemy tego czuć. Jest to dla nas trudne, niewygodne. Co robimy? Tableteczka, piwko, papierosek, zakupki, seksik, gry, internet, cokolwiek, żeby tak nie bolało. Naklejamy plasterek. W zależności od tego, jaki duży ten plasterek, pojawiają się smutek, trochę lęków, nerwice różnego rodzaju, takie drobne jeszcze, takie, które no, nie kolidują nam w życiu codziennym. Pojawiają się problemy z wypróżnianiem, z wydalaniem, z zasypianiem, z jedzeniem kompulsywnym,
to również stwierdzamy, a tam, Jezus, każdy raz miał sraczkę, każdy raz miał zatwierdzenie, a tam pojem sobie coś więcej, napiję się czy zapalę jedno czy drugie ziółko. Dzisiaj marihuana zdrowa, więc racjonalizacja następuje, a emocja się tli. Emocja nadal jest, nic nie robimy, żeby ją nazwać i zadziałać, tylko ją wypieramy. Ciało reaguje, łuk somatyczny się rozpoczyna. Jeżeli nic nie zrobimy na tym etapie, a przyjmiemy tableteczkę lub jakikolwiek inny, kolejny plasterek, który ma tą emocję zagłuszyć, pojawiają się hormonalne reakcje, nadnercza, przysadka, produkuje się kortyzol, nie umiemy go metabolizować, pojawiają się problemy z tarczycą, astmy, alergie pokarmowe, niepokarmowe, zaczynamy współpracować, bądź też właśnie nie, z jelitami, cała wiedza jelita, a mózg. Doskonale dzisiaj pewnie już wiecie, że to tu jest cała z tą makrobiotą reakcja, więc zaczynamy naprawdę mieć problemy zdrowotne. Kierujemy się już do konkretnych lekarzy, robimy sobie konkretne działania. Nie wiemy, co się z nami dzieje. Skąd to? Przecież ja wszystko dobrze robię. Poza nazywaniem emocji. I kolejne, to już tak jesteśmy tak na środku tych chorób XXI wieku. Oczywiście po drodze jakieś depresyjne, lękowe elementy, to tak w międzyczasie. Dalej nie reagujemy. Aż na końcu nasza odporność spada. Chyba immunologeny, czy jakoś tak to się nazywa, nie potrafię tego słowa wymówić. Czynniki, które wspierają naszą odporność, siadają nam, nie mamy tej odporności, uaktywniają się komórki rakowe. I dopiero wtedy jest takie stop, chyba jednak coś z tymi moimi emocjami nie halo. A zatem odpuść sobie to doświadczanie ciężkich, odpuść sobie ale sytuacje, kiedy naprawdę Cię życie zmusi do tego, żeby sobie odpuścić, zrób to dzisiaj świadomie. Jak słuchasz tego filmiku, pierwsza lekcja, nie ma złych i dobrych emocji. Druga lekcja, doczytam, dowiem się, zainteresuję się, jaki jest mój zasób słownictwa na temat emocji. Jak ja mogę poszerzyć sobie umiejętność nazywania odczucia, uczuć i emocji i stanów emocjonalnych we mnie. Jaka jest różnica między tymi emocjami a samym uczuciem? Jak już nazwiesz, w większości przypadków, 99%, będziesz wiedział, co zrobić. Naprawdę, będziesz wiedział, co zrobić. Problem właśnie jest w tym, że nie dobieramy reakcji do tego, co w emocjach. Jest to takie częste jak armata do komara. A wystarczy czasami trochę uwagi i tego, co w kroku drugim, o czym już za tydzień. Serdecznie Ciebie zapraszam. Pamiętaj, nazywamy emocje i każda emocja jest informacją. Pa!